Jak wszyscy dobrze wiemy, człowiek człowiekowi wilkiem, a zombie zombie zombie. Tym oto sucharem rozpoczynam krótką miniserię związaną z grą Survival Squad, w której wcielamy się w grupę ocaleńców, takie ładne polskie słowo, którzy muszą przetrwać apokalipsę zombie. Jest to dosyć szczególna dla mnie gra, ponieważ jest to jedna z niewielu pozycji, w którą można zagrać, a która pojawiła się na Steam Greenlightie i w mojej serii Zielone Światło. Sterujemy w niej za pomocą tam klawiatury, myszki oczywiście, grupą tych, którzy przetrwali apokalipsę i starają się coś zrobić, aby uratować innych, no i samemu przeżyć. Jak widać, gra jest prezentowana rzutem z góry. No, nasi chłopcy walczą z kolejnymi zombiaczkami za pomocą jakichś tam handgunów, jak widziałem, maczet, noży, no i szelp i tak dalej. Ekwipunek z tego, co zauważyłem, jest dosyć rozbudowany. Podobnie jest z typami przeciwników, chociaż dopiero jest to gdzieś piąty poziom, gdzieś po 15 minutach rozgrywki, to już zaczyna się robić coraz ciężej. O, mordę. Pomóż mu, fajerze. Okej. Jest to gra bardzo nastawiona na strategię. I takie strategiczne podejście do naszej drużyny. Sterujemy każdym z naszych ziomków oddzielnie lub możemy to robić naraz. Tam ktoś siedzi w środku. Oż ty mordy, tego to jeszcze nie widziałem w tej grze. Ej, bo mi padniesz, no co za frajer? Mark, pomóż mu, Jezu, ale żeś. No niedobrze, miałem tutaj gościa na drugim poziomie już, a on sobie padł. No bardzo mi się to nie podoba, przyznaję. No, ile tych zombiaków jest? Okej, trzeba go trochę poświęcić, żeby Karl przeżył. No ale to mi się nie podoba. Pierwsze straty już na samym początku gry, na samym początku materiału. Nie fajnie. Postanowiłem, że tę grę pokażę wam w czymś rodzaju takiej... Spadaj gość w jeden. Spadła... W czymś rodzaju takiej mini serii, ponieważ zaprezentuję ją wam w trzech partach, w trzech, nazwijmy to, odcinkach. Podczas pierwszego i drugiego będę głównie pokazywał wam tryb kampanii. Wezmę ten film teraz i o wiele dalszy rozwój wypadku, to co się stanie. Ja teraz nie wiem, dlaczego tak dużo ich tutaj jest, jeszcze tak dużo tutaj nie było. Noż ty gość tu, uciekaj. Obróć się, przeładuj. Ja nie mogę, ale rzeźba. Okej, dzieje się teraz bardzo to, czego bym nie chciał, żeby się działo, czyli... No, everything dies, krótko mówiąc, everything dies. Nie rozumiem kompletnie dlaczego tak się dzieje. Być może ten poziom jest jakiś super sekret. Tu coś jest. Nie mam pojęcia, co tutaj jest, ale tu coś jest. Co to jest? Jak widzicie, no nie poszło do końca tak jak chciałem, więc chyba będę musiał powtórzyć tę misję. Tak, chcę wyjść. Jest to mała, krótka gierka, last save. A już bałem się, żeby wyrzucić całą grę. Jest to mała, krótka gierka, a czy krótka nie wiem, ale na pewno mała gierka, która wbrew pozorom stawia na wiele ciekawych rozwiązań. Mamy sobie właśnie naszą drużynę, która podróżuje po świecie, który jest zombiaczony. No i z tego co wiem, z fabuły, która była przez 10 sekund na początku gry, gdzieś tutaj na chyba północy, znajduje się jakiś naukowiec, który próbuje rozwiązać zagadkę tych zombie i znaleźć odtrutkę na nie. My chodzimy właśnie po tym samym świecie, przejeździmy raczej i staramy się do niego dotrzeć. Mam aktualnie dzień 5. Mamy tutaj surowce, jak gaz, żarcie, drewno, jakiś tam syf, skrap. To co to jest? Copper, czyli jakiś metal. Tutaj kolejny, srebro. Tkaniny i nie wiem, co tutaj jest zapisane, bo nie widzę. Mam tutaj dzień, znaczy mam tutaj pogodę, która wpływa z tego, co rozumiem, na to, ilu zombiaków jest i to, czy jakieś wydarzenia na drodze nas nie spotkają. Z tego, co rozumiem. Jak mu powtarzam, grałem w to jakieś 10 minut przed nagraniem. Dalej mamy kontrolowane przez nas miasta oraz coś takim ciekawego, czyli kraftowanie przedmiotów. Kraftowanie ich w sposób taki, że musimy najpierw znaleźć blueprint, czyli jakiś schemat, a wraz ze schematem możemy coś stworzyć. Okej, mam tutaj Gordona, nóż to mam akurat, więc tego mi nie potrzeba. Videokamera.
To może być ciekawe. Więc ja bym sobie to wykraftował. Tego jeszcze nie wziąłem, więc sprawdzimy, jak to działa. No i mamy jeszcze oczywiście graveyard, czyli miejsce, w którym leżą nasi, cóż, nasi biedni umarli koledzy. Okej, okay, weźmiemy kamerę. O, ta kamera jest całkiem spora. No ale okej, nie widziałem jej, zobaczymy, jak ona działa właściwie. To można nazwać prawie, że ten film prawie pierwszymi wrażeniami z Survival Squad. Okej, tutaj jest wszystko zabezpieczone, czyli trochę bez sensu tutaj było iść. Pokażcie mi backpack. Jak to będzie działało? Nie, na pewno nie, tak? Masz gadżet, frajerze. Powiem wam, że nie mam zielonego pojęcia, jak to ma działać. Okej, czyli na pewno nie tak. Całkiem też ciekawą rzeczą jest tutaj możliwość upgrade'owania, levelowania naszych przyjaciół. Więc spróbujmy pojechać tam jeszcze raz do Greenwich i pokażę wam przy okazji upgrade'owanie, levelowanie ich, o ile mi się uda. Tak, jest, mam tutaj jeden talent do rozdania przy Karlu. Możemy wybrać z 6 różnych, które dostajemy na kolejnych levelach. Na początku, na levelu drugim, są to 3 umiejętności, z 6, z 9 różnych talentów. Na początku są to 3 różne talenty, jak samuraj, backup i ground control. Ja w nim wezmę backup, ok. A drugim wezmę, czyli Tylerem, wezmę ground control. Powtarzają się one przy wszystkich postaciach, więc no cóż, niestety. Tak to wygląda. O, tutaj jest. Okej, to jest gadżet. Rozumiem. Weźmiemy tutaj też troszeczkę życia dodatkowego, no i zmienimy może imię naszej postaci, chociaż nie, Tyler. Tyler przeżyje tę zagładę zombiaków. Okej, nie wiem, jak długi ten materiał wyjdzie, po prostu będę sobie grał jeszcze przez te kilka minut. Problemem jest to, że ja nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego to się tak tutaj dzieje. Że oni... Ich tych zębiaków jest tak tutaj dużo. To bardzo mi się zdecydowanie nie podoba. No ale cóż. W poprzednich poziomach było ich zdecydowanie mniej i było zdecydowanie prościej. Okej, bierzemy tutaj to. Jezu, pełne. Ja tutaj sobie ciągnę sobie jakieś fajne itemy, ale nie, zombiaki, te sprawy. Gra ma 3 różne stopnie trudności, ja gram na średnim. Najwyższym byłoby Everything Dies, tak kompletnie. Ale i tak jest naprawdę straszliwie trudno. No i przy okazji, że gram bardzo świetnie strategicznie, ponieważ strzelam z naszych, nie wiem, jak to się nazywa, z Gordonów. A jak słychać, robią one całkiem sporo zamieszania. Co tutaj jest? Aha, już wiem, co tutaj jest. No świetnie. Po prostu geniusz. Co my tam mamy? Aha, okej, okay, trzeba znaleźć przycisk, aby otworzyć te drzwi. No, dosyć muszę przyznać, że jest to logiczne, że aby otworzyć zamknięte drzwi. Vendetta? Czy to jest przypadkiem jakaś broń? Tak jest, to jest jakiś pistolet. A na pewno się zdecydowanie przyda. Okej, okay, sprawdźmy tutaj drugą paczkę. Scrap, świetnie. To się przyda na pewno do tworzenia nowych przedmiotów. No i jak widzicie, ta gra jest naprawdę całkiem ciekawa. Może nie jest rozbudowana. Może nie ma zbyt wiele mechanizmów, ale bardzo się w nim jak do tej pory przyjemnie gra. No i przede wszystkim nie jest za prosto. Można powiedzieć, że cały ten mechanizm wyszukiwania przedmiotów jest dosyć słabo przeprowadzony. Co to jest? Mnie się wyświetli nazwa. Halo? Aha, chyba kminie. Czy to dlatego, że oni są poszkodowani nieco? A czy to być może dlatego nie mogą więcej podnieść? No, przykro mi. Okej, z tego co też widzę, to nie są wszystkie zębiaki, jakie padły. Ponieważ mógłbym już wrócić. No ale niestety nie mam miejsca na nic. To jest dosyć słabe, to jest mój spory problem. Dobra, idźcie mi tutaj koledzy. Trzeba się dostać jak daleko. Tam są zombiaki, na 1000000% tam muszą być zombiaki. W takich grach zawsze tak jest. No ale skoro Everything Dies, to trzeba także i poszerzać troszeczkę. Sądzę, że ta gra była całkiem ciekawa w multiplayerze. Tam, w miejscu, gdzie moglibyśmy, każdy kontrolowałby jednego z zawodników, znaczy jednego z tych osaleńców, no właśnie.
O Boże, trzeba zniszczyć jakiś syf, serce jakieś. Cokolwiek to jest. Czy on to niszczy? Co najmniej mi się nie wydaje, jakby on to niszczył. O Boże, ale syf. Dobra. Są tu jakieś serca, nie mam powiedzieć czym są te serca, ale postaram się ten level ukończyć nie umierając. To może być naprawdę, naprawdę trudne w moim wykonaniu. Okej, okay, idźmy tędy. No, zabijcie rzecz go. Za plecami wam stoi, aby nie strzelacie. GG WP normalnie. Okej, okay, strzał, strzał. Mam was koledzy. Wejdźmy tędy. Tędy może będzie ich mniej. Będzie w ogóle przyjemniej nieco. Jasne, mniej, mniej. Pojęcie bardzo względne. No, ja rozumiem, że trzeba zniszczyć te serca. Spokojnie, koledzy. Ja to rozumiem świetnie. O jasna cholera. Spadła. Everything dies. Także to jest początek praktycznie rzecz biorąc gry o nazwie Survival Squad. Dostępne za zaledwie kilka euro na stronie autorów. Pomóżcie jej dostać się na Greenlight. Tak, kolejny materiał z niej zobaczycie jutro, jak mniemam, z o wiele dalszej części tej gry lub z innego trybu. Zobaczymy, czy uda mi się ukończyć tę nieszczęsną misję i zniszczyć te jakieś dziwne serca. Cóż, apokalipsa apokalipsą, a za oknem widzę, że maszeruje ich kilka, więc może wyciągnę swoją wiatrówkę i potrenuję headshoty. Do usłyszenia.